Polska pod kolonie, jak to widzę, to moje oczy aż krwawią. Od 3 miesięcy krzywy postował pod każdym jednym odcinkiem, żebym nagrał Polskę pod kolonie. I właśnie dzisiaj to robię. Pozostało mi jednak wymyśleć, jak to zrobić. Nie ukrywam, spędziłem nad tym bardzo kreatywne 10 minut. Oczywiście mógłbym polecieć poprzez podbój Norwegii na wasala, zabranie terytoriów z Islandii i następnie dalej kolonizacja od Ameryki Północnej i zjadanie Indian z Ameryki Północnej. Ale kogo oni obchodzą? Taką taktykę przyjąłby każdy rozsądny gracz. Dlatego ja wymyśliłem coś innego. Aby wykonać mój niecny plan, będziemy potrzebowali Polski, Królestwa Grenady lub Bretanii. Niech was nie kusi Nevara, jej nie potrzebujemy. Ona lubi bardzo często po prostu wpadać pod PU z Kastylią albo zostać zjadana przez Aragon. Jej nie tykamy. Potrzebujemy też sporo szczęścia, żeby jak najszybciej narodził nam się władca. That's a bingo! No, chyba szybciej nie dało się tego już mieć. Bierzemy Jagiellona, bo czemuż by nie. Tak, Sejm też wprowadzamy, trudno wszystko. Ogólnie wam pokażę, że monarchia elekcyjna troszeczkę się zmieniła. Dodatkowo na 5 tierze dostajemy naprawdę niesamowity wybór powiązany z Sejmem, że albo nasz władca będzie miał +1 do wszystkich statystyk, albo lata separatyzmu zostaną skrócone o dodatkowe 5 punktów. Metu pitu pitu, a wojna się przecież sama nie wypowie. Oczywiście, no Cassius Belli! Kusi, ale to nie na tym nam zależy. No to teraz potrzebujemy tak z 10 przejść wojskowych. Kliku, 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 kliku. No troszeczkę ich mamy relacji. No i nasze wojska przybyły do Aragonii. Okupujemy Grenadę. Ech, odklikujemy teraz. Jak słodko, Mazowsze tutaj dotarło. Przydatna bardzo jest ta Litwa. To, na czym nam jeszcze super zależy, to, żeby mieć jak najwięcej prestiżu, bo tak on mówi. A ja mu ufam. Widzicie? Mówię i mam. W 1448 wojsko polskie starło się z wojskami Tunisu pod Zaporożem. Niekoloryzowane. Pierwszy stack wipe tego odcinka, aż łezka leci. Grenada staje się polskim wasalem. Pierwsza i prościejsza część naszego planu właśnie została wykonana. 6 września 1449 roku wojska polskie przekraczają granicę z Kastylią. Hurra, husaria! No i wojsk, czas zawiązać pakt Polska-Aragon w celach rozbioru Kastylii, bo... No kto by to przewidział? Kto by to przewidział? No i od razu wojna przebiega lepiej. No to trochę prowincji zdobyliśmy, jak i złota. Najważniejsze, że mamy La Manche. I tutejsze złoto. Wiem, że protestantyzm byłby lepszy, ale prawosławie jest teraz tak OP. No jedna słuszna wiara została nam wprowadzona. No tak, Lukas, ty debilu, zapomniałeś, że jak zmienia się wiara obecnie, to traci się kontrolowaną ziemię na rzecz kleru. No przecież im tylko i wyłącznie zależy na dobru tych duszyczek i oni nie wiedzą, skąd się pojawiły te ziemie w ich kieszeni. Od bezdomnego. No dobra, dobra, jakoś sobie damy radę. Ważne, że cokolwiek zarabiamy... Nie... doradca od prestiżu, jego nigdy za dużo. Jeszcze się nazywa Dominik Urban. Czy wy też tak macie od Bacza 1.30, że co weźmiecie sojusz, to wasz sojusznik po prostu upada? Przecież to nie jest moja wina. Jej, znowu niespodziewana wojna o Gdańsk. Kto by się spodziewał, że ona wybuchnie w 1460 roku? Oby wasale dali radę, bo moje wojsko jest w Iberii. Nie chcę nic mówić, ale tu się wydarzyło coś bardzo, bardzo złego. Czy zazwyczaj nie jest na odwrót? Zintegrowaliśmy Mazowsze. No to Lucjusz Jarosławski... O może, coś źle mi się kojarzy. Do boju! Nie no, Danzig jak zwykle pozamiatał. Dość sporo podbił tym razem. Ale tak w sumie zawsze klikałem od razu wasala. Tym razem nie kliknę. No nie, w tym momencie Dziszewa Privileges. Och. Ja nie mam czym tego stłumić. Atakujemy Hiszpanię. Oczywiście osobno wzywamy Portugalię. Mamy fuksa, Francja nie odpowie. To wcale nie tak, że ja chciałem, żeby mi tutaj Litwa tak naprawdę potłumiła te bunty.
Ktoś musi nam odwrócić uwagę. O, wspaniałe polskie tradycje korupcji. Nie no, Gdańsk fajnie, ja ci błąd tłumię, a ty widzę, że mnie wspomagasz w tym działaniu. Urdur, husaria! No i pięknie, piernicz poszedł. Nie no, całkiem sensownie tutaj widzę z tą kawalerią angielską. Tak fajnie, taktyki się nie ma. Raczej dobrze na tym wychodzimy. Serio? Litwa nadchodzi! Jeszcze nigdy się tak z tego nie cieszyłem. Nikt się nie spodziewał Anglii w tej wojnie. No ale, no, myślę, że przyjmiemy tutaj te warunki pokoju. Ciii. Jak macie czarną flagę, to bot nie wie, że macie wojsko w okolicy i możecie się w niego wtedy spokojnie wbijać. Co? Bunty katolickie w Wieluniu? No, pułapka się nie udała. I teraz ja wam dam, to jest nasz ostatni bastion obronny, ale weszła nam szósta technologia, wreszcie. Więc tak, oddziały najemne tutaj wysyłamy, a nasze wojska na odbicie naszych terytoriów. Na razie wojna nie idzie aż tak dobrze, jak myślałem. I powtórna bitwa ostatniej szansy. Zobaczmy to, jakie tutaj bolce dostaną. Jebiś, jakie straty Hiszpania ponosi. I o to chodziło. Na tych fortach trzeba ich niszczyć. Tole dopadło i zajmiemy w sumie teraz większość ich kraju. I drugi stack wipe tego odcinka. O, i bierzemy takie pasmo ziemi, które coś mi przypomina. Możecie napisać w komentarzach, co wam to przypomina. Udało się też zawrzeć sojusz francusko-polski. No to spłaćmy część mojego w sumie niewielkiego zadłużenia w stosunku do odcinka z Dishmarshem, gdzie tam rzeczywiście pobiłem mój personalny rekord pożyczek na początek rozgrywki. Jeżeli nie oglądaliście go, to na pewno poleciłem go na sam koniec tego odcinka. Ta ikona świętego Nikolasa jest bardzo przydatna. Jakby nie patrzeć, trochę tej agresywnej ekspansji tutaj mamy. Musimy zatrudnić wyżej poziomowych doradców, więc jakby to powiedzieć, czas ruszyć na zakupy. No, weźmy zaatakujemy Portugalię. Dorwaliśmy całą portugalską armię. Muszę przyznać, że nawet dzielnie się bronili, ale nie uchroniło ich to przed... Jaką, żeby tutaj politykę sobie wybrać? Kolonizacyjną. Represje. Dobra, ktoś mi pisał, że to wcale nie jest dziwne, że w 83 pojawia się już protestantyzm. Zwracam honor. Naprawdę. Skromny datek od Portugalii dla narodu polskiego. 14 kwietnia 1487. Trzy polskie okręty. ORP Błyskawica. ORP Dar Pomorza oraz ORP Polak pod dowództwem Krzysztofa Kopernika wyruszyły do Afryki? What? Skoro integrowaliśmy Mołdawię, no to możemy teraz dokonać Pruskiej Konfederacji, no i Gdańsk staje się naszym wasalem. Właśnie tego się bałem. Kurka, widzicie jakie bogactwo w Polsce? Kupcy sponsorują nam okręty. Jakby to powiedzieć, idziemy na wojnę z Marokiem, bo mi podbija Portugalię. Dość śmieszne, ale lecimy. Ta granata naprawdę jest z najlepszych punktów obronnych na Iberii. Zobaczcie, jak masakrujemy tutaj wszystkich. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? O mój Boże! Mamy 6 tysięcy Jezusków! Maroko, ja tak mogę cały dzień na tym forcie czyścić. Calutki dzień! Ta wojna zdecydowanie nie jest szczęśliwa dla Maroka. Nie wiem, który już stack wipe im wale. Nie było stack wipe'a. No to lecimy. Teraz już jest. Anglia daje troszeczkę pieniążków i grzecznie wychodzi nam z wojny. A od Maroka troszeczkę tych prowincji sobie wezmę. Tak troszeczkę. O, i tutaj wezmę sobie Madeirę. A kiedy to Kastylia dostała? What the fuck? O nie, nie jestem tu pierwszy. Ale spokojnie, Andrzeju, to się podbije wszystko, to się wyklepie i w kartach historii się napisze, że to nasze. W międzyczasie podjadłem znowu Portugalię, dokończyliśmy sprawę krzyżacką. Francja to chyba robi specjalnie. Już czwarty raz bierze sojusz z Kastylią, kiedy tylko im zerwę. Aaaa! Kolonializm narodził się w Besarabii. To stąd właśnie wypływają polskie okręty do Nowego Świata. Ludność Madrytu postanowiła uczcić ten fakt. Jakby to powiedzieć, mamy okazję spuścić łomot Węgrom. Mam do zdobycia cały tutaj obszar i jednocześnie mogę bić w tym Kastylię. A Francja nam w tym pomoże. Dodatkowo Kastylia
jak i Węgry, co już zauważyliście pewnie, mają wojnę z Imperium Osmańskim. Ta wojna to był jeden wielki rape, nawet nie było tutaj za bardzo coś pokazywać, bo wszystkie wojska kastylijsko-węgierskie po prostu biegają po Litwie. A tymczasem zarówno Kastylia, jak i Węgry są całe okupowane. No co tak patrzycie, to oczywiste, że Polacy musieli ukraść pierwsze kolonie. Boże, ile to kosztuje? Od Węgier w zupełności mnie zadowala taki pizdy, gdzie zdobywamy cały ten region, plus War Operation, druga kopalnia złota. Wypuszczamy sobie Neapol. Możliwe, że go jeszcze zdążymy odzyskać. Misja dla kozaków. Wysłać insulta do Osmana. Pamiętajcie, że z kodem Łukasz możecie dostać 100% rozliczkę na strony.com. Dzięki, tak jak widzicie, są strasznie przesunione dodatki na Łukasz 4, a to jest niezawodne. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. No i kolonizujemy już dwie pierwsze kolonie na Karaibach. No i tutaj, jak widzicie, poszedł Expel. Czas odciąć Portugalię od dalszej kolonizacji. Tak, tak, mógłbym wziąć ich na wasala, ale przypominam, że jest to seria o polskich koloniach, a nie portugalskich koloniach, które przejęła Polska. Tja, uwielbiam ten modyfikator. 33% Good Produce Modifier. Polish Columbia, Polska Cebulandia. Myślę, że brzmi dość podobnie, jako nasza pierwsza kolonia. Druga nasza kolonia, Polish West Indies, to myślę, że to mogą być takie nasze ziemie, gdzie wysyłamy te wszystkie kultury z naszego kraju na wieczne wakacje, więc polski zachodni hell, myślę, że fajnie to brzmi. Oczywiście, jak macie swoje propozycje, piszcie je w komentarzach, bo pamiętajcie, jeżeli nabijecie 1500 łapek pod tym odcinkiem, zrobię wam drugi odcinek z Polski kolonialnej. Mamy już dwie kolonie, więc w zasadzie pierwszy cel odcinka został wykonany. A czy będziecie chcieli więcej, to już zależy od was, no i w sumie ode mnie, czy wam to sprzedałem w jakiejś atrakcyjnej formie. Dzisiejsze materiały to już wszystko, jeżeli się podobało, to zostawcie lajka, a teraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.